Cześć, z tej strony Edyta i Zuza z kopalni Zdrowia, czyli ekologicznej drogerii z najlepszymi naturalnymi produktami. Dzisiaj nasze krakowskie studio odwiedziło tym razem dwóch panów. Jest ze mną Łukasz i Maciek, czyli twórcy naszej polskiej marki kosmetyków naturalnych Sensu Mare, które są tworzone głównie w oparciu o składniki aktywne pochodzące z mórz i z oceanów. Dzień dobry panowie. Cześć dziewczyny, witajcie. Witajcie, cieszymy się bardzo, że mogliśmy was odwiedzić. Dzisiejsza rozmowa będzie naprawdę bardzo, bardzo ciekawa. Dowiecie się z niej, w jaki sposób tak naprawdę narodziła się u tych panów pasja do kosmetyków naturalnych, jakie są kulisy powstania, ale też rozwoju marki Sensu Mare, jakie są tipy pielęgnacyjne Łukasza i Maćka, które być może będziecie też mogli wdrożyć do swojej pielęgnacji. Ale zobaczymy też, czym tak naprawdę cechuje się Sensu Mare od kuchni, czyli jak wygląda codzienna praca Łukasza i Maćka oraz ich zespołu. Trochę zdradzimy, nie wszystkie tajemnice na pewno firmowe, ale warto poczekać do końca odcinka. Tak, zostańcie z nami, będzie nam bardzo miło, jeśli obejrzycie ten film do końca. To co, łyk herbaty i zaczynamy. Wam też polecamy. My dzisiaj mamy herbatki od Yogity. A ta akurat jest klasyczna, taka korzenna z goździkami. Jak wam smakuje? Wspaniała. Tak, czerwone. Mój ulubiony kolor. Ja mam żółtą, słuchajcie, z kurkumą. Mam pewne obawy, że będę mieć za chwilę żółte zęby, ale dziewczyny zapewniły, że tak nie będzie, więc kurkuma jest mega zdrowa, więc popijam zdrową herbatę. Damy radę. To może zacznijmy od początku. Jak to się stało, że dwóch panów stworzyło jedną z najbardziej pożądanych marek kosmetyków naturalnych? Czyli powiedzcie nam coś o początkach Sensu Mare. Oj, to jest dobre pytanie i dziękujemy za te miłe słowa, bo w tym pytaniu twoim padają miłe słowa. Jedna z bardziej pożądanych marek, to odbieramy to bardzo miło. No rzeczywiście początki były bardzo burzliwe, kolorowe i pracochłonne, chociaż tej pracy mamy do dzisiaj bardzo dużo. Ale poczekaj, bo burzliwe i kolorowe to z jednej strony można uznać jako słowa wykluczające się. No nie do końca. Burzliwe to znaczy, że było dużo pracy, dużo szukania inspiracji. No, dla nas branża kosmetyczna jest nową branżą, bo jakby i nasze wykształcenie i doświadczenie zawodowe jest inne niż kosmetyczne, ale to też pokazuje na to, że wszystkiego się można nauczyć i stworzyć i powołać do życia markę, która jest pożądana, tak jak to powiedziałaś. W naszym życiu zawsze ważne były kobiety i jak byliśmy młodzi, jak jesteśmy dorośli, więc kobiety odgrywały bardzo ważną rolę. To nasze mamy, babcie, ciotki nas wychowały, były dla nas inspiracją, wychowały nas w tolerancji, w otwarciu na świat, na innych ludzi. Więc myśląc z Łukaszem o marce, chcieliśmy stworzyć markę, która będzie marką dla kobiet, ale też będzie marką, która będzie coś tym kobietom dawać. Więc naturalnym krokiem było to, żeby pomyśleć o kosmetykach, które będą anti-agingowe, będą zaawansowane w recepturach, będą fantastycznie działać właśnie przeciwstarzeniowo, nawilżająco, żeby w jakiś sposób oddać coś, dać kobietom coś dobrego. Taka forma może trochę wdzięczności, ale też forma tego, że te kobiety rzeczywiście w tym naszym życiu są bardzo ważne. Tak, myślę, że też przy procesie już tworzenia marki i zastanawiania się nad tym, jakich surowców, jakich składników aktywnych chcemy użyć w naszych kosmetykach, okazało się dla nas to bardzo inspirujące i ciekawe, ponieważ współczesna kosmetologia się bardzo mocno rozwija i pamiętam, jak zakładaliśmy markę. Ile to było lat temu? 3 lata i 4 miesiące od momentu, kiedy pojawiły się pierwsze dwa produkty, to było Serum Algo Rich i Serum Algo Light, tak. Ale jakby czas przygotowań to było ponad rok czasu, więc jak zakładaliśmy wtedy markę i już myśleliśmy o tym, jak ona ma wyglądać, to wtedy widzieliśmy taką tendencję na rynku, że marki, które oferują kosmetyki naturalne, są bardzo takie proste, handmade'owe. Czyli opierają się na bardzo takich prostych recepturach, jednym jakimś dominującym składniku. Oczywiście to jest jak najbardziej bardzo fajne, ale my chcieliśmy pójść o krok dalej. Chcieliśmy, żeby ta marka była marką, która będzie zaawansowana też pod kątem technologicznym, pod kątem właśnie użycia najnowszych surowców, ale oczywiście naturalnych. Stąd też postawiliśmy na bardzo dużą ilość składników aktywnych w każdej z receptur naszych kosmetyków. A Łukasz, skąd pomysł właśnie na tak wyszukane składniki aktywne? Bo tutaj warto zaznaczyć, że są to tak naprawdę substancje, które w znacznej mierze pochodzą, tak jak już na początku powiedziałam, z mórz, z oceanów. Tak, zgadza się. Algi na pewno są takim naszym DNA i chcieliśmy, żeby Sensu Mare była marką
algową. Dlaczego algi? Z tego względu, ponieważ algi to są jedyne rośliny na świecie, które rosną właśnie w morzach i oceanach, które mają nawet 10-krotnie wyższe stężenie witamin, minerałów i pierwiastków śladowych od wszystkich innych roślin, które rosną nad poziomem morza. I tak naprawdę, jeśli chodzi o wybór właśnie alg, zdecydowaliśmy się właśnie z tego powodu na nie. We wszystkich naszych kosmetykach znajdziecie również wodę lodowcową, która jest pozyskiwana w procesie naturalnego topnienia. Łukasz wyprzedza wszystkie moje pytania. Tak, i zabiera głos nam wszystkim tutaj. Więc może ja powiem o tej wodzie lodowcowej, jeśli mogę wtrącić. Mówiąc o wodzie lodowcowej, to rzeczywiście mamy często tego typu pytania od naszych klientek. Skąd ją bierzemy, skąd ją pozyskujemy? I tak jak Łukasz wspomniał przed chwilą, jest to naturalny proces topnienia lodowców. Mamy producenta z Norwegii, który w sposób naturalny tą wodę pobiera. Lodowce w sposób naturalny topnieją. Pobierana jest woda od strony morza, podpływa kuter i pobiera ją z wodospadów, które naturalnie jakby wypływają z lodowca do morza, więc nie ma styku wody lodowcowej z wodą morską. Pobierana jest właśnie w ten sposób woda, transportowana do naszego laboratorium i ją wykorzystujemy właśnie w naszych kosmetykach. Jeszcze jest jeden składnik, który powtarza się we wszystkich produktach Sensumare i to jest bodajże kompleks pięciu alg. Tak, zgadza się. Kompleks pięciu alg, czyli dokładnie morszczyn, nori, litotamiu, enteromorfa i wakame. Jest to kompleks pięciu alg, który faktycznie znajdziemy we wszystkich naszych kosmetykach. Dlaczego też na nim pracujemy, dlaczego właśnie ten kompleks wybraliśmy? Z tego względu, ponieważ jest bardzo bogaty w różne rodzaje alg morskich. Też warto podkreślić, że algi morskie mają różne działanie. To oczywiście jest to uzależnione m.in. od ich rodzaju, ale również od tego, w jakich miejscach są wyławiane. I na przykład, nie wiem, czy dziewczyny wiecie, ale kolor alg, na kolor alg wpływa ich głębokość, czyli to, skąd one są pozyskiwane. Czyli jeżeli mamy na przykład bardzo ciemne algi, na przykład brunatne, to znaczy, że one są pozyskiwane z tych najgłębszych partii wód. Ale na przykład, jeżeli mamy algi zielone, no to już są przeważnie te algi, które są pozyskiwane z płytkich wód. Głównie ten kompleks odpowiada za nawilżenie naszej skóry, rewitalizację i poprawienie po prostu kondycji tej skóry. Tak, on się znajduje w każdym naszym kosmetyku, również w linii myjącej AlgoPure, co jest może nieoczywiste, żeby kosmetyki myjące były w ten sposób jakby napakowane fajnymi składnikami aktywnymi, ale właśnie my tak zrobiliśmy. Ja mam w dłoni Algotonik, czyli jeden też w sumie z Waszych pierwszych produktów. O nim też często wspominałyśmy podczas naszych nagrań, bo jest to chyba jeden z Waszych ulubionych produktów tonizujących do twarzy. No i on też, nie da się ukryć, po prostu przepięknie pachnie. Tak, to jest ten unikalny zapach Sensumare. Ten zapach jest najbardziej chyba wyczuwalny, przepraszam, że ci wejdę słowo, bo forma rozpylania powoduje to, że ten zapach rzeczywiście jest najbardziej uwidoczniony w tego typu formulacji. To też jest fajny produkt o tyle, że mamy tutaj aż 9 składników aktywnych, czyli jest to taka esencja, można powiedzieć, w sprayu. Tonik, który zawiera i 5 rodzajów alg morskich, które wymienił Łukasz z pamięci, nie z kartki. Mamy kwas hialuronowy, mamy wodę lodowcową, mamy wyciąg z chabru błowatka. Bardzo fajny, odświeżający, nawilżający produkt, który jest pierwszym krokiem pielęgnacyjnym w naszej rutynie. Wiemy, że też Wy też chyba lubicie, co? Ten tonik? No, lubicie, no. Przepadłyśmy. I poprzez działanie, zapach i idealny atomizer. To trzeba przyznać, że faktycznie ten atomizer robi idealną mgiełkę, w którą po prostu można wejść. Robiliśmy 9 prób. Słuchajcie, 9 prób. Jak zaakceptowaliśmy recepturę samego toniku, robiliśmy 9 prób różnych atomizerów, żeby znaleźć ten najbardziej taki komfortowy w rozpylaniu, bo dla nas to było bardzo ważne i wiedzieliśmy, że ten komfort stosowania musi być tutaj dopracowany do granic możliwości, co skutkuje też tym, że tonik można później reaplikować w ciągu dnia. Na przykład na makijaż albo będąc na jakimś wyjeździe. Teraz może być jakiś tip. Tak, pielęgnacyjny. Właśnie, a propos tipów. Mieliście zdradzić tipy pielęgnacyjne od mężczyzn dla kobiet, a tak. Może i nie tylko dla kobiet. No dobra, to może ja pierwszy tip Wam sprzedam. Tonik oczywiście jest tonikiem przeznaczonym do pielęgnacji twarzy, ale również super się sprawdza po opalaniu. Kiedy trochę przesadziliśmy z opalaniem i czujemy delikatne pieczenie, zaczerwienienie skóry, możemy obficie sobie tą skórę stonizować, tak. Odczekać i pomoże. Pomoże, bo algi świetnie działają na skórę, na oparzenia. Znane są od lat w medycynie naturalnej, właśnie stosowane były na problemy skórne związane z oparzeniami. Więc taki tip. Drugi
tip związany z włosami, to możesz ty powiedzieć. Tak, nasze klientki często piszą, że używają tego tonika również do tego, żeby sobie zwilżyć włosy, ponieważ ma super właściwości nawilżające. Mhm. Więc tutaj, jeżeli na przykład chciałybyście sobie wypróbować, to polecamy, bo tutaj z recenzji i z opinii naszych klientek wiemy, że doskonale się do tego sprawdza. Wypróbujemy. Koniecznie. Mi się w ogóle bardzo podoba to, że te produkty są zaplanowane od samego początku do końca i poprzez opakowanie, te formuły i działanie. Natomiast gdybyście mogli nam zdradzić, który składnik z tych kosmetyków jest takim top of the top, takim najdroższym i jakie ma działanie? Wow, nie jest to jeden na pewno. Znaczy, ja może zacznę, a Łukasz za chwilę dokończy. To jest bardzo fajne pytanie. Lubimy, kiedy nas pytają rozmówcy o składniki aktywne, to znaczy, że się interesują kosmetykami. Generalnie stawiamy na surowce, które są sprawdzone. Współpracujemy z najlepszymi dostawcami europejskimi. Sprowadzamy algi z różnych miejsc ze świata, na przykład algę błękitną z Kanady, z Parku Krajobrazowego Kaskadia, super czystego rejonu. I to jest dla nas jakby mega kluczowe, żeby stawiać na unikatowe produkty, unikatowe składniki, certyfikowane i tak naprawdę pytać o najdroższy, najlepszy. Wszystkie są bardzo dobre, bo ten proces... To są bardzo wysokiej jakości, to, tak? Proces doboru składników to jest rzeczywiście proces. To nie jest tak, że dostajemy jakąś propozycję z laboratorium albo sami z czymś wychodzimy, tylko rzeczywiście pracujemy nad każdą nowością po kilka długich miesięcy, nawet do roku czasu, więc testujemy, ściągamy różne próbki różnych surowców, laboratorium to robi różnego rodzaju próby, my to testujemy, testują to testerzy i ten finalny produkt to rzeczywiście rodzi się w bólach, ale tylko właśnie dlatego, żeby dać wam to Państwo jak najlepszy produkt i no mamy wrażenie, że ścieżką, którą idziemy, to idziemy dosyć dobrze. No ale wybierz ten jeden top of the top. Albo Twój ulubiony składnik. Ja lubię wodę sodowca, bo ona jest super czystą wodą na ziemi, jedną z najczystszych i super współdziała z naturalnymi surowcami, które mamy w naszych recepturach. Pomaga im przeniknąć bariery skóry, ładnie się łączy, ładnie je rozpuszcza. I ja bardzo lubię wodę sodowca. No oczywiście kocham też algi, no bo na algach bardzo dużo pracujemy. A Łukasz? Powiem Wam tak, jeśli chodzi o chyba mój ulubiony surowiec, ciężko będzie mi wskazać konkretny, ponieważ każdy z nich, który się znalazł w recepturach naszych kosmetyków, ja osobiście bardzo cenię. Druga sprawa jest też taka, że te surowce to są surowce, do których jesteśmy w pełni przekonani. I ciężko byłoby powiedzieć, że do którego z nich nie jestem przekonany, bo do wszystkich jestem tutaj pewien, że są one najwyższej jakości. Myślę, że tutaj bardzo ciekawe jest to, że praktycznie we wszystkich naszych produktach pielęgnacyjnych, oprócz tutaj produktów myjących, używamy niskocząsteczkowego kwasu hialuronowego. Jest on bardzo nowoczesnej małej cząsteczce, wielkości 50 kilodaltona. Jest to cząsteczka bardzo mała, przez co też ma lepsze parametry nawilżania skóry. Są różne rodzaje kwasów hialuronowych. Ja wiem, że ciężko byłoby Wam na przykład zweryfikować, który kwas hialuronowy jest lepszy, a który jest gorszy. Ja mogę na pewno zasugerować to, żebyście zwracali na to uwagę, jeżeli będziecie mieć w ręku jakieś opakowanie kosmetyku, czy producent wskazuje, jaki jest to rodzaj kwasu hialuronowego. Pamiętajcie, że ten niskocząsteczkowy jest przede wszystkim o wiele lepszy, no i oczywiście jego cena jest nawet 10-krotnie wyższa od zwykłego kwasu hialuronowego. No dobra, a jeżeli chodzi o Wasze ulubione produkty, moje serce skradła maska Algomask. Nie będę tutaj wymieniać składników aktywnych. Bo jest ich całkiem sporo. Tak, jest ich ponad 20. Tak. I też nie o to chodzi. Bardziej chodzi o wpływ tego produktu na moją skórę. Zresztą Zuza też tutaj zdecydowanie zostaje sercem właśnie przy Algomasce. Po aplikacji nocnej wstajesz rano, przynajmniej ja wstaję rano i mam wrażenie, że moja skóra jest bardzo ukojona, zrelaksowana, wyciszone są zaczerwienienia, no po prostu wygląda ładnie, młodo, może nie w sposób rozświetlony, bo też nie o to chodzi, ale po prostu skóra wygląda dobrze. Co jest Waszym ulubionym produktem? To może ja zacznę. Sięgnę od razu po ten ulubiony produkt. Słuchajcie, no trochę, to jest w ogóle trudne pytanie, bo to trudne pytanie też jest o składniki, o surowce, które są nasze ulubione, bo wszystkich, które używamy, to jak Łukasz powiedział, są rzeczywiście wyselekcjonowane i są przez nas ulubione, dlatego są w naszych produktach. Z produktami, naszymi kosmetykami jest trochę podobnie, bo lubimy wszystko, co wypuszczamy na rynek, bo sami jesteśmy też testerami i użytkownikami finalnie tych kosmetyków. Ale może, żeby tak dopłynąć do brzegu,
tym ulubieńcem, to myślę, że postawiłbym na serum Algolite. Ja mam tłustą cerę wyświecającą się w strefie T. Może na filmie to też będzie widać, chociaż się tutaj trochę pudrowałem. Niemniej jednak też jestem po 40, więc szukam produktów, które są silnie odżywcze, nawilżające, trochę przeciwzmarszczkowe już, więc takie jest serum, bo takie ma zadanie, żeby mocno regenerować skórę, odżywiać i wypłucać zmarszczki. Ale to serum Algolite dla cery mieszanej, tłustej ma fantastyczną formułę, która mi bardzo pasuje, bo ma formułę żelową, leciutką. Tak, może tobie też trochę się podzielę. Trzeba się dzielić dobrem. Jest bardzo wydajne przede wszystkim. Jest bardzo wydajne. Wystarczy dosłownie kropelka na czoło, na policzki i starczy. Tutaj drugi taki tip pielęgnacyjny, który możemy Wam zdradzić. Serum. Trzeci. Serum używamy na wilgotną buzię. Tak. Więc fajnie po umyciu, oczyszczeniu skóry twarzy sobie ją najlepiej tonikiem dosyć obficie spryskać i po kropelce na czoło, na policzki nałożyć serum, wklepać, odczekać i tak, później. Tak, tylko jeszcze dodam, że pamiętajcie, że nie od razu to serum, jak tylko spsikacie twarz tonikiem, tylko czekajcie chwilę, jak ona jest lekko zwilżona. Lekko zwilżona. Tak? Żeby to nie było też tak, że ta skóra jest zbyt mokra. Dajmy jej parę sekund. Dokładnie tak, dosłownie. A jaki jest Twój ulubiony produkt? No, ja jestem w teamie Edyty. Zdecydowanie, tak. Maska. To jest produkt, który stworzyliśmy na trzylecie marki, na trzylecie Sensum Mare. I to jest też, myślę, że takie, myślę, że nie boję się użyć tego słowa, takie ukoronowanie jakby innowacji najwyższej jakości kosmetyków Sensum Mare. Dlaczego? Ponieważ tutaj sięgnęliśmy po kolejne rodzaje i sposób pozyskiwania alg morskich. Konkretnie tutaj poszliśmy o krok dalej, użyliśmy fermentów. I słuchajcie, jeśli chodzi o fermenty, one mają niesamowite zastosowanie w pielęgnacji skóry twarzy. Przede wszystkim z tego względu, że w procesie właśnie fermentacji wydziela się dodatkowo bardzo dużo właśnie składników, które wpływają na naszą skórę korzystnie. Mamy tutaj bardzo dużą zawartość witamin. Słuchajcie, algi są jednym z roślin na świecie, które mają najwięcej witamin w sobie, naprawdę całą masę. Więc algi jak najbardziej właśnie w procesie fermentowania dają super właściwości. Mamy też tutaj hiperferment z aloesu, który ma nawet 10-krotnie mocniejsze stężenie takiego nawilżenia. A czym się różni hiperferment z aloesu od po prostu soku z aloesu? No przede wszystkim jest poddawany fermentacji. I co to oznacza? To znaczy, że przede wszystkim jakby nie używamy czystego soku z aloesu, tylko używamy właśnie jego fermentu, który po prostu jest wytwarzany w tym procesie. On trwa, nie pamiętam ile dokładnie, ale daje większe właściwości nawilżające i badania, które zostały przeprowadzone już na tym surowcu, potwierdzają właśnie jego 10-krotne mocniejsze nawilżenie. Kosmetyki naturalne może jeszcze kilka lat temu kojarzyły się z bardzo prostymi, takimi funkcjonalnymi produktami, które były rzemieślniczo wykonywane gdzieś w zaciszu domowym. To trochę też weryfikuje jakby ustawa o prawie kosmetycznym, bo trzeba mieć odpowiednie zaplecze do produkcji kosmetyków. Nadal są proste kosmetyki jakby na rynku i to jest bardzo fajne, bo też jest na to zapotrzebowanie, ale też wytwarzają się, powstają firmy, między innymi jak my, które czerpią z natury jakby garściami, ale równocześnie też czerpią z nauki. Więc tak. o czym zaczął mówić Łukasz, są to składniki aktywne, które my mamy od fantastycznych dostawców, ale one mają dowody naukowe na konkretne działanie. Dostajemy tak naprawdę za każdym razem ogrom literatury naukowej, która dotyczy danego składnika, która pokazuje na liczbach, na zdjęciach, na wykresach działanie, wyniki na probantach. Tak. Często też są to surowce, które na przykład zostają jakby docenione przez branżę kosmetyczną i zdobywają jakieś nagrody czy wyróżnienia. A powiedzcie, jak wygląda tworzenie kosmetyków naturalnych, ale tak bardziej od kuchni. Macie jakieś takie ciekawe historie? Mamy, tylko nie wiemy, czy możemy o nich opowiedzieć. Jedzcie, czekamy na nie. No słuchajcie, no historii jest dużo. Pewnie każdy, kto zaczynał jak tworzyć własną markę, niekoniecznie kosmetyczną, no to tych historii ma wiele do powiedzenia. One wynikają z chyba naturalnego trybu tworzenia firmy, zwłaszcza jeżeli się wchodzi w branżę, której się do tej pory nie znało. Tak, wybierz te najciekawsze. Wow, no my jesteśmy perfekcjonalistami, bardzo mocno stawiamy na jakość i nie chodzimy nigdy na skróty i to też jest tak, że często pewne procesy u nas trwają albo są dosyć
no, śmieszne, może tak powiedział, oddają śmiesznych dużo sytuacji. Pamiętam, jak szukaliśmy laboratorium do współpracy i to rzeczywiście był taki proces dosyć długi. Pamiętam, jak odwiedziliśmy Kraków, to było w styczniu 2016 albo 2017 roku. Czyli 16. Początki tworzenia marki, tak? Tak, początki tworzenia marki, nasze pierwsze przymiarki, badanie terenu, zapoznawanie się z branżą, ale też już pierwsze kroki i jakby szliśmy w pewien sposób jakimś harmonogramem, który sobie ustaliliśmy, bo to też jest ważne, tworząc markę, żeby mieć jakiś harmonogram, jakieś cele i te cele krok po kroku spełniać i odhaczać na kartce klikiem, że to już zrobione i można robić to dalej. I pamiętam, byliśmy kiedyś w Krakowie, przyjechaliśmy na spotkanie z jednym z laboratoriów, bo byliśmy właśnie wtedy na etapie szukania laboratorium, byliśmy po kilku rozmowach, ale tutaj też mieliśmy właśnie do odbycia jedno spotkanie w Krakowie. Niezwykle ważne, to był styczeń i była bardzo mroźna pogoda. Jechaliśmy do Krakowa, była ultra śnieżyca po prostu. Wystroiliśmy się w najlepsze garnitury, białe koszule, bo mieliśmy się spotkać z osobami mądrymi, z laboratorium, doktorami, i więc no, chcieliśmy też być jakby równoprawnym partnerem do rozmowy. Jeszcze może nie mieliśmy takiej super wiedzy kosmetycznej, więc przynajmniej chcieliśmy outfitem nadrobić naszą pozycję, więc byliśmy super ubrani, w super lekkie ciuchy, a na dworze było minus 15, była mega śnieżyca, jak jechaliśmy do Krakowa. Tak jak i dzisiaj, mimo tego, że... Nie, była nie, dużo gorsza. Było to, dużo był, to był głęboki styczeń. I pamiętam, że zrobiliśmy, jak zrobiłem jakieś zdjęcie, wrzuciłem na Instagram, że jesteśmy w drodze do Krakowa i po chwili patrzę, znajoma Mirka, pozdrawiam Mirko, napisała: hej, jesteście w Krakowie, to się super, w ogóle super sytuacja, bo ja ze swoim facetem, z Tomkiem, wynajęliśmy dom w górach, przyjedźcie do nas. No to jak pisze, no Mirka, no nie ma za bardzo na to opcji, bo my jesteśmy w garniturach, zupełnie nieprzygotowani na to, co jest na dworzu. Mamy plan wrócić dzisiaj do Warszawy, no nie mamy szczoteczki do semów, ani nic po prostu ze sobą. Nie muszę kupić po drodze. Tak, szczoteczka to był najmniejszy problem. Mieliśmy takie, wiecie, no, buty, które były totalnie nieprzystosowane do takiej ilości śniegu, jaka wtedy była. Suma summarum, pojechaliśmy oczywiście w tę górę. Pojechaliśmy w tych garniturach bez niczego. Zrobiliśmy zakupy jakieś takie w lokalnym sklepie. I to nawet nie była Żabka. Żabka to byłaby jakimś luksusem prawdopodobnie, gdybyśmy na nią wpadli. To był jakiś lokalny sklep mydło i pomidło ze wszystkim. Udało się kupić szczoteczki do zębów, jakieś skarpetki na zmianę, ale no i tak ciuchy pożyczaliśmy od Mirki i od Tomka. Oni akurat dużo mieli ze sobą rzeczy. Tak, Mira powiedziała: nie martwcie się, bo Tomek ma bardzo dużo kurtek, cały bagażnik ma w kurtkach, na pewno coś dla was znajdziemy. A czy buty też mieli? Tak. O! Tak, ja chodziłem w Mirki butach, a ty w Tomka. Taka jest prawda. Mamy tutaj trochę, jest tak, że historia goni historię, bo byliśmy blisko granicy słowackiej i Mira z Tomaszem chcieli nas zabrać w fajne miejsce na Słowacji. Tak. Chcieli też pojeździć na nartach, ale wybraliśmy się późno oczywiście, więc oni nie pojeździli na nartach, już było po 15. Czy pojechaliśmy pod stok, akurat zamknęli. Ale padła propozycja, żeby pójść na... Nie lubimy wstawać rano. Na herbatę czy na kawę do hotelu, który jest obok, a tam jest taki super wypasiony hotel pięciogwiazdkowy, spa, Kępiński, no i tam weszliśmy. No i te ciuchy mieliśmy totalnie niedobrane, bo ja miałem spodnie jakieś takie trochę dzwonowate, za szerokie od Tomka. Miałem taką wielką bluzę białą z napisem Coca-Cola od Miry i usiedliśmy w tym foyer hotelowym barze. Pan grał na pianinie, wszyscy byli bardzo elegancko ubrani. Tak, pan grał w smokingu generalnie. A my tak? Po prostu siedzieliśmy jak ubodzy krewni i to było mega śmieszne, bo obsługa na nas patrzyła, co oni tutaj robią. Ale nie wyprosili nas. Byli takie dwa przypały, można powiedzieć, zupełnie inne. Tak, jakbyś spotkała kogoś, kto by się właśnie ubrał z, nie wiem, z pozostałości kilku garderób różnych osób. Śmialiśmy się, że to jest po prostu Balenciaga, nowy trend, jesteśmy trochę ubrani na lumpa i to jest okej. No ale wracając już do tego samego laboratorium, jak w ogóle wygląda proces szukania takiego laboratorium? Ile wam to czasu zajęło i na jakie czynniki też zwracaliście uwagę podczas poszukiwań? No, kilka miesięcy ładnych to były rozmowy z różnymi laboratoriami. Spotykaliśmy się naprawdę z przeróżnymi osobami. I powiem wam, że w ogóle branża kosmetyczna jest dosyć specyficzną branżą, mówię tutaj od środka. To są ludzie, którzy są w pewien sposób trochę wizjonerami. To są naukowcy, to są technolodzy, którzy mają wyobraźnię i mają różne ciekawe pomysły, ale ciężko też czasem się z nimi porozumieć.
I to był jeden z... No bo mam wrażenie, że oni troszeczkę jakby odbierali nas jako takich laików. Przyjechało dwóch chłopaków i w ogóle co oni tutaj sobie wymyślili. Algi, wodę z lodowca tak, i co. Tak, ale stwierdziliśmy, że absolutnie nie będziemy mieć z tego tytułu żadnych kompleksów. Wręcz przeciwnie, wyciągaliśmy bardzo dużo różnych informacji, które były dla nas też cenne. Ale dodatkowo też na pewno ważnym elementem było to, że kierowaliśmy się mocno własną intuicją. I generalnie jak założyliśmy markę, to tutaj wydaje mi się, że mieliśmy jakiegoś dobrego anioła stróża, który po prostu nad nami czuwał. Przeprowadziliśmy tych w sumie rozmów w PAS 7, bo z 7 różnymi laboratoriami rozmawialiśmy, więc w sumie śmiałam się, że niedługo już nie będzie z kim rozmawiać, ale docelowo znaliśmy te laboratorium, które stwierdziliśmy, że jest najlepsze pod kątem jakby doświadczenia w produkcji. Mieliśmy okazję poznać ludzi, którzy odpowiadają za produkcję, tak, całą fabrykę i wiedzieliśmy, że to jest to miejsce, z którym chcemy współpracować. No i tak w sumie rozpoczęła się później dalsza nasza przygoda już w procesie tworzenia kosmetyków. My już generalnie jakiś pomysł mieliśmy na to. My jak już tam pojechaliśmy, to już wiedzieliśmy, że chcemy, żeby to była właśnie marka algowa, że chcemy bardzo dużo postawić właśnie na ekstrakty roślinne pochodzenia morskiego i właśnie algi to był nasz taki motyw przewodni, który sobie od samego początku wymyśliliśmy. To co, mamy laboratorium, a potem musimy przeskoczyć formulacji nowego kosmetyku. Jakieś tutaj ciekawe historie? Oj, powiem tak, tu historii jest myślę, że kilka ciekawych, ale może zacznę najpierw od tego, że sam proces tworzenia produktów, no to jest bardzo taki energochłonny proces, ja bym tak to nazwał, bo to wymaga niesamowitej od nas energii. I długotrwały. Też jest to uczy cierpliwości na pewno, tak? Czasem pewne rzeczy, które sobie gdzieś tam wymyśliliśmy, stwierdziliśmy, że chcemy takie rzeczy osiągnąć. Często było tak, że ciężko na początku było je osiągnąć i robiliśmy wiele prób. Mówiłem Wam już o tym toniku, który robiliśmy 9 prób, jeśli chodzi o kwestię atomizera. Ale Łukasz, naprawdę, ja jestem skłonna zaryzykować stwierdzeniem, że jestem najprawdopodobniej najlepszy atomizer ze wszystkich kosmetyków naturalnych, jakie mamy u nas w kopalni. Tak, ale z tym atomizerem też jest taka w sumie przygoda, z którą musieliśmy się zmierzyć, jak przyszła pandemia. Na szczęście mieliśmy dużo farta, bo jeszcze zanim wybuchła pandemia koronawirusa, marka bardzo mocno już się rozwinęła. Było bardzo duże zainteresowanie naszymi produktami. Sama też Edyta wie, że przez jakiś czas nie mieliśmy produktów, bo co zdążyliśmy wyprodukować, to się po prostu to w ciągu kilku dni rozchodziło i czekaliśmy na niektóre produkty naprawdę bardzo długo, żeby wznowić tą produkcję. Edyta cały czas próbowała zamówić i ciągle słyszała, pani Edyto, to jeszcze nie ten moment. I Edyta czekała cierpliwie. Tak, stawaliśmy dosłownie na rzęsach, żeby produkty były jak najszybciej dostępne. I jeśli chodzi o surowce, złożyliśmy bardzo duże zamówienia na surowce, na których pracujemy. One zdążyły przyjechać do Polski. No i później nastała pandemia, wszystko było w mocnym zawieszeniu, ale cały czas jakby marka się cieszy bardzo dużym zainteresowaniem i te zamówienia cały czas spływały do nas. No i musieliśmy doprodukować tonik, kolejną partię, no i niestety musieliśmy się zderzyć z dużym tutaj problemem, ponieważ nie było atomizerów. Uwierzcie mi, to była katastrofa pod kątem atomizerów. Udało mi się znaleźć chwilowo zastępcze atomizery od innego producenta z Hiszpanii. I pamiętam, jak przyjechały próbki, ja mówię, Boże, to nie są te atomizery, one tak nie psikają, to nie jest to. Ja mówię do tej pani Agato, to się nie nadaje, niech mi pani da jakieś inne atomizery. A ona mi powiedziała w tym momencie tak, panie Łukaszu, niech pan to bierze, bo za chwilę tego w ogóle nie będzie. Ma pan w ogóle szczęście, że te atomizery dla pana mam. I ja w tym momencie stwierdziłem, trudno, okej, okay, bierzemy tam atomizery. Mam nadzieję, że nam wybaczyliście, jeżeli się trafił jakiś mniej komfortowy. Chwilowo to było takie zastępstwo tego atomizera, który z powrotem powrócił, więc też mieliśmy taką przygodę, z którą musieliśmy się zmierzyć. A ja jestem bardzo ciekawa, jak wygląda proces tworzenia kosmetyku od początku, od tego pomysłu, po wypuszczenie takiego finalnego produktu. Zwłaszcza jeżeli chodzi o kosmetyk tak bardzo luksusowy i dopieszczony, jakimi są Sansomara. Bardzo dziękuję, jest mi miło, że tak mówisz. Faktycznie proces tworzenia
produktu od samych podstaw, od jakby wymyślenia kreacji jest naprawdę no, takim dosyć żmudnym procesem, który składa się na wiele elementów. Pierwszym elementem to jest tak naprawdę badanie rynku. I tutaj przede wszystkim kierujemy się też do naszych klientek z tego względu, że stale staramy się być z nimi w kontakcie. Pytamy ich, co lubią, czego od nas oczekują, jakie chciałyby, żeby nowe produkty się pojawiły. I często wasze podpowiedzi to są właśnie też te dla nas cenne informacje, ponieważ my wiemy, w jakim kierunku mamy się rozwijać, bo słuchamy po prostu was. Więc jeśli chodzi o proces tworzenia kosmetyku, na początku jest tworzony tak zwany brief. Czyli jak już podejmiemy decyzję, jaki to będzie rodzaj kosmetyku, robimy sobie burzę mózgu. Powstaje taki dokument, brief, który polega właśnie na zebraniu najważniejszych informacji na temat tego, jaką ma pełnić rolę ten kosmetyk, jakie ma mieć właściwości i jak ma działać. Następnie przekazujemy ten brief do naszego laboratorium. Nasze laboratorium potrzebuje chwilę czasu na to, żeby zebrać proponowane surowce. Te surowce są nam przedstawiane. My dodatkowo sami też pogłębiamy wiedzę w zakresie dostępności surowców. Też na bieżąco jesteśmy cały czas w kontakcie z naszymi dostawcami, co i raz pojawiają się nowe rozwiązania, jeśli chodzi o kosmetyki naturalne i nowe surowce. Często też te surowce czy informacje na temat ich gdzieś sobie zapisujemy i później wykorzystujemy je do jakiegoś projektu. A wielu macie dostawców? To jest dobre pytanie. Powiem szczerze, jest naprawdę ich bardzo dużo, nie jestem w stanie powiedzieć ile konkretnie, ale ten proces, w ogóle łańcuch dostaw i dostawców jest naprawdę bardzo, bardzo rozbudowany i czasem jest tak, że jest jakby układanka, która nie może się składać na przykład z 30 elementów i jeżeli jeden z nich niestety, ale no, się nagle gdzieś wysypia, bo coś się nie potoczy tak, jakbyśmy chcieli, no to wtedy mamy problem, musimy szukać tego rozwiązania. Ja tylko może dodam, w samym kremie mamy 27 składników aktywnych, tak. Więc pomyślcie o tym, że no każdy składnik aktywny musimy jako producent sprowadzić od firm, z którymi współpracujemy. Nie mówię, że to jest 127 producentów, bo różnych, tak. Ale rzeczywiście to rozdrobnienie jest duże, bo my też dużo poszukujemy różnych fajnych, unikatowych składników. Stąd też robimy zawsze jakiś mocny searching odnośnie tego, co jest na topie, co ma fajne dowody naukowe na działanie. Tak. Stąd też sami sobie troszkę no to utrudniamy pracę, ale no dzięki temu mamy fajne komponenty w recepturach, tak, które ale trzeba podkreślić działają. To, że składniki to nie wszystko. Jeszcze są opakowania, tak. Kartoniki. To są wszystkie rzeczy, które są dla nas też szalenie ważne. Nawet sama kolorystyka kartoników i utrzymanie też jest bardzo istotne. Więc w momencie, kiedy powstają pierwsze próbki, które dostajemy z laboratorium, rozpoczynamy testy, czyli sprawdzamy to, czy dany kosmetyk spełnia wszystkie te określone cechy, które sobie założyliśmy. No i to trwa różnie. Raz jesteśmy w stanie... Zazwyczaj dłużej niestety. Zazwyczaj kończy się tym, że nasi technologowie mówią, że jesteśmy największymi marudami, tak? Nie widać tego po was na pierwszych rzutach? Tak, to też prawda. Tak, ale tak jest. Tak jest. Więc słuchajcie, czasem jest tak, że jesteśmy w stanie zaakceptować recepturę przy, nie wiem, 4-5 próbach, a czasem tych prób jest nawet kilkanaście. I tutaj no, sprawdzamy kosmetyk tak naprawdę pod każdym kątem. Są osoby do tego, które mamy tutaj, z nimi współpracujemy, są to osoby, które testują nasze kosmetyki, są to osoby zaufane, prowadzimy testy, zbieramy później feedback i jakby weryfikujemy to, co nam mówią nasi testerzy. Sami też oczywiście zbieramy swoje własne opinie. Mamy już dosyć spore doświadczenie, jeśli chodzi o wybór tej idealnej receptury. Wydaje mi się, że nawet nam to dobrze wychodzi. No i jeżeli nam się uda, czyli widzimy, że jest już ta receptura na tyle dopracowana, że możemy powiedzieć OK, to jest to, pod czym się chcemy podpisać. Mówimy, to jest najlepsza rzecz, jaką mogliśmy stworzyć. Zamykamy recepturę, przechodzimy do etapu badań. No i badania to jest kolejna rzecz, która jest dosyć mocno złożona. Postaram się powiedzieć to nie w taki bardzo rozbudowany sposób, ale tych badań jest bardzo dużo. Od badań takich typowo pod kątem bezpieczeństwa, czyli badania dermatologiczne na określonej grupie probandów, które są prowadzone pod kontrolą lekarza dermatologa. Są prowadzone testy stabilnościowe. Sprawdzamy kompatybilność produktu z jego opakowaniem, czy aby na pewno będzie bezpieczny. Tak? Na końcu są jeszcze badania aplikacyjne, czyli badania, które potwierdzają skuteczność naszego
naszego produktu. Są to badania niezależne, które są prowadzone w niezależnym laboratorium na określonej grupie probantów, tak. I oni później oceniają ten produkt, czy faktycznie produkt ma właściwości nawilżające, czy ma właściwości przeciwstarzeniowe, czy ma właściwości regeneracyjne, no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli... Jak długo trwają te testy? Jeśli chodzi o same testy, trwają 4 tygodnie plus zebranie wyników tych badań. Do 2 miesięcy jesteśmy w stanie się z tym zamknąć. To już jest tak maksymalnie, jeśli chodzi o badania aplikacyjne. Mhm. Oczywiście w międzyczasie powstaje cała kreacja produktów, czyli od koncepcji wizualnej, projektowej, wybór opakowania docelowego, opakowań, kartoników, przygotowania wszystkich niezbędnych treści merytorycznych. No i jest tego bardzo dużo. To są rzeczy, które toczą się równolegle. Tak. To znaczy, mam też tak pracę podzieloną z Łukaszem, że w dużej mierze on odpowiada za kontakty z laboratorium, za wdrażanie nowości pod kątem nowych produktów, nowych receptur. Tak. Ja zajmuję się mocniej jakby z rzeczami związanymi z brandingiem, z opakowaniem, z marketingiem, z promocją tego, więc te rzeczy zawsze muszą iść równolegle. Bo to, no, nie da się jakby tego wykluczyć. Też oczywiście często ja czekam na przykład na potwierdzenie INCI, żeby móc je już rzucić na projekt opakowania, ale jeszcze tego nie mam, bo wiem, że toczą się jeszcze ostatnie próby i ostatnie dogrywanie. Albo na przykład w ogóle wyliczenie jakby i wypisanie całego INCI to też jest bardzo złożony proces, trzeba go złożyć kilka razy trzeba go sprawdzić, bo na przykład nie wiem, czy wiecie, jeżeli podajemy, że jest jakiś ekstrakt, tak, to ten ekstrakt też ma wewnętrzny skład INCI. I często jest też tak, że w momencie, kiedy mamy różne surowce w naszych kosmetykach, a mamy ich bardzo dużo, to technolog musi tutaj bardzo tak rzetelnie sprawdzić ten skład, wyliczyć na przykład procent naturalności, tak, oraz to, żeby ten skład IMCI był odpowiednio przygotowany według wszystkich parametrów i żeby on był zgodny z faktem rzeczywistym. Może podpowiedzmy też, skąd wzięły się kolory niebieski i różowy. No właśnie, mamy dwie serie, Algo Rich i Algo Light. To ja może dwa słowa na ten temat powiem. One się wzięły z aktualnych trendów jakby w designie i projektowaniu, bo tworząc te kosmetyki, to był 2016 albo 2017 rok, to dominującym kolorem Pantone tamtego roku był kolor, który był przemieszaniem błękitu i różowego. I to jakoś na to się to bardzo spodobało, bo rzeczywiście pastele takie pudrowe są bardzo mocno osadzone w aktualnych trendach, jeżeli chodzi o design, architekturę, i postanowiliśmy w tym pójść tym tropem. Niemniej jednak też to nam się bardzo mocno spięło z zamysłem w ogóle samych kosmetyków i dwóch linii. Bo mamy linię różową Algo Rich, czyli bogata linia dla cery suchej, odwodnionej, i lżejsza linia Algo Light dla cery mieszanej i tłustej. Mamy tu jeszcze serum, które są uzupełnieniem tych kremów i tworzą takie dwie linie. No i to fajnie wyszło, bo generalnie byliśmy spójni z kolorystycznie z aktualnymi trendami, ale równocześnie zrobiliśmy fajne dwie linie, które bardzo mocno sygnalizowały na półce klientom, po co sięgnąć z danym typem cery. I tutaj też zobaczcie, ile jest napisów z każdej strony opakowania. Patrzysz na etykietę? To i tak jest mało, bo to, że przygotowujemy to bardzo dużo tych napisów, a nasz grafik mówi, grafik nasz nie, po prostu... to nie wejdzie na opakowanie, połowa tego może wejdzie, my nie, no, musimy tam wszystko zmieścić. I bo bardzo chcemy, żeby te opakowania były też taką... Wizytówką? Wizytówką, ale może też takim przewodnikiem do tego, że jak ktoś weźmie ten krem do ręki i przeczyta jego skład też w sposób taki właśnie opisowy, jak składniki aktywne działają, to będzie wiedział, czy to jest na pewno dla niego produkt. I bardzo nam na tym zależało, właśnie na tym, żeby Wam też to ułatwić, stąd też jest po prostu dużo treści. Sensumare od kuchni. Ja jestem tak naprawdę bardzo, bardzo ciekawa, kto tworzy zespół Sensumare, bo wiem, jest Maciek, jest Łukasz, doskonale Was znam, ale kto jeszcze tworzy Sensumare? Jest bardzo dużo ludzi wokół nas, bo prowadzimy firmę w sposób nowoczesny, więc bardzo dużo procesów outsourcujemy, aczkolwiek wydaje nam się, że moglibyśmy jeszcze więcej outsourcować, więc uważamy bo się, dużo bierzemy na siebie. Bo dużo bierzemy na siebie, więc z jednej strony uważamy, że jesteśmy nowoczesną firmą, ale też trochę jednak, nawet nie trochę, bardzo dużo sami pracujemy i dużo obowiązków spoczywa na nas. Jest z nami Magda, jest z nami Grzesiek, który odpowiada za część graficzną, jest cały Emil, który odpowiada za rzeczy związane ze stroną.
Szymonem, jest informatykiem. No mamy od ponad pół roku outsourcing w magazynu i całej logistyki, więc wysyłka paczek czy do klientów hurtowych, czy do klientów z naszego sklepu internetowego już nie przechodzi przez nasze biuro, tylko jest wyoutsourcowana, co było dobrym pomysłem, bo zdjęło to z nas obowiązek przygotowywania wysyłek codziennych. A też po prostu to była konieczność, bo w pewnym momencie nasze biuro warszawskie nie wyrabiało z ilością wysyłanych paczek i wiedzieliśmy, że jeszcze miesiąc się w tym totalnie zakopiemy. Były czasem takie momenty, że paczki były pakowane po 12 godzin dziennie, tak? Tak. I to tak było. Zresztą Edyta sama wie, że staramy się zawsze, żeby do kopalni zdrowia zamówienia były dostarczane jak najszybciej. Wiem, tak, że zwracasz na to uwagę. Ale pamiętam też jedną z naszych rozmów. Potrzebowałam bardzo pilnie toników Algotonik. Zadzwoniłam do Łukasza i mówię: Łukasz, słuchaj, potrzebuję szybko toników. Dobra, Edyta, już pakujemy, jesteśmy zakopani pudełkami, ale dobra, spakujemy to dla ciebie. I było naprawdę słychać, jak pracujecie jak mróweczki, nawet wiesz, w trakcie samej rozmowy telefonicznej. To się nie zmieniło do dzisiaj. Taśmy zgrzytały. Ale to jeszcze było chyba w momencie, zanim wyoutsourcowaliście proces logistyczny firmie zewnętrznej. Wtedy, kiedy już totalnie się podpieraliśmy nosem przy pakowaniu. To też jest taki moment, w którym z jakiejś tam pasji, marzeń wyrasta pomysł, jakim było Sensu Mare, i sami też zaczynamy widzieć, że ten nasz pomysł, startup pewnego rodzaju, zaczyna przerodzić się już taką bardzo profesjonalną firmę, która wymaga wsparcia ludzkiego, procesowego, stąd też sami się też otwieramy na różnego rodzaju nowe możliwości, chociaż zawsze nam jest ciężko, no bo sobie myślimy: kurczę, zawsze my to robiliśmy, a teraz muszą to robić jacyś inni ludzie, trzeba to oddać, bo tak, już nam doby nie starcza. Brakowało ale mi tego bardzo. Dochodzimy do momentu, w którym rzeczywiście musimy mocniej zarządzać, kontrolować pewne rzeczy, bardziej ustawiać pewne procesy i być w wielu miejscach naraz, ale bardziej pod kątem właśnie sprawdzania, zarządzania niż wykonawstwa i już na taką też drogę pomału wchodzimy, że pewne rzeczy musimy oddawać i tylko kontrolować. Tak, ale ja bym chciał jeszcze dodać to, że jesteśmy szalenie dumni też z osób, które pomagają nam tworzyć Sensu Mare, bo są to ludzie naprawdę z wielką pasją i tworzą naszą firmę z wielkim zaangażowaniem. Za to też chciałbym im bardzo podziękować. Ja również. I serdecznie Was pozdrawiamy. Wszystkie dobre dusze, które są w Sensu Mare, bo zawsze kierujemy się tym, żeby dobierać osoby do współpracy, które właśnie chcą, mają pasję, ale też chcą wnieść coś nowego, coś bardzo wartościowego do naszej firmy. I za to też jesteśmy wdzięczni, że los po prostu takich ludzi nam po prostu podarował. Wiesz, co mi kiedyś powiedział dobry coach biznesu? Nie bój się zatrudniać ludzi lepszych od ciebie. Tak, to jest absolutnie, uważam, że bardzo cenna uwaga. Tak. To była bardzo inspirująca rozmowa. Dowiedziałyśmy się, jak powstają kosmetyki Sensu Mare, jakie składniki są użyte i dlaczego. Pokazaliście nam też kilka takich ciekawych tipów pielęgnacyjnych, które na pewno wykorzystamy, więc dziękujemy Wam bardzo. I wiemy już, dlaczego kobiety są dla Was takie ważne. Tak. O, bardzo Wam dziękujemy za miłe słowa. Też chcielibyśmy Wam podziękować za to, że mogliśmy dzisiaj być gośćmi u Was. Czujemy się tutaj prawie jak w domu, za co też Wam bardzo dziękujemy. Cieszymy się, że mamy okazję współpracować, bo macie sobie wielką pasję. I cudowne jest to, że razem możemy sobie tak miło porozmawiać o kosmetykach. Tak, znowu przyjedziecie? Jutro. Ja też dziękuję. Łukasz ładnie podsumował również jakby naszą część. To było bardzo miłe, inspirujące spotkanie i myślę, że do następnego razu, bo tematów się znajdzie co niemiara do rozmowy. Bardzo Wam dziękujemy. I do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć.